To właśnie, że musisz pobierać. Tak samo chcesz, nie chcesz? Na takich wydarzeniach ustawa. Halo! Halo, nie mogę, teraz koncert jest. Halo! Nie słyszę? Możecie na chwilę. No. Czekajcie, zacznijcie jeszcze raz. Tak nie było. A nie masz grać na takie rzeczy? Mogę, ale muszę sobie... A sorry, jednak nie mam zasięgu. A to jest takiego, co tutaj jestem przy stole? Pędraka też nagrywasz? No, nagrywam. Super. Lovely. Jeszcze nie, ale muszę nie zapomnieć. No wiem. Okej. Okay. No, to jest najgorsza część w tym nagrywaniu. Co? Ale mi się nagrywa, no? Sumer. O. Dobry wieczór Państwu. Spotykamy się na oficjalnej prezentacji wyników warsztatów w Zaniemyślu o numerze nieustalonym, między 10 a 8, tak. Pierwsze dwa warsztaty były w Mierzynie pod Międzychodem, drugie w Zielonce, trzecie w Zaniemyślu i tak do tej liczby, która jest teraz, a która się już trochę popieprzyła przez pandemię i nie jest do ustalenia tak prosto. Tutaj mam dłuższy wywód, bo czekamy, kiedy Marianna przyjdzie. To zacznijmy od początku. Joachim, tak? No Joachim akurat pierwszy utwór śpiewa. Więc w razie jak długo nie przyjdą, to ja zaśpiewam pierwszy utwór, a Emma drugi. No lecisz, bo chcemy to zobaczyć. Zaczynamy! Trzeba sobie zawsze jakoś radzić w każdej sytuacji. Także pracowaliśmy dzisiaj w czterech kombach kierowanych przez Emmę, z którą miałem już drugi raz przyjemność pracować jako ze swoją nauczycielką. Wszyscy witają Mariannę, bo ja już nie będę musiał tak długo gadać i się streszczę. Nie wiem jak tam z numeracją, ale kolejne komba to Andrzej, Kostek i Michał. Nowa twarz na naszych warsztatach. Dzisiaj przedstawi wyniki swojego kunsztu po raz pierwszy, bo jako nauczyciel na tych warsztatach. Także, ponieważ wszyscy już biorący udział na scenie są i wszyscy na widowni pewnie też, fotograf jest, radio, telewizja, wszystko powłączane. Także no bardzo się cieszę, że dobrnęliśmy do tego wieczoru
i może jeszcze duża część z nas dobrnie do rana nawet. Piwo jest, różne rzeczy są, ale najważniejsza jest muzyka, sztuka, kultura. Muzyka, kobiety i śpiew. I wino i śpiew, tak. Także dobrego odbioru i przystępujemy do prezentacji. Grupa pierwsza, kierowniczka Emma Kluczyńska i zespół w składzie Andrzej, tak. Filip, tak. To instrumenty perkusyjne będą na zmianę. Raz większe, raz mniejsze. Kosma Kowalski, gitara. Bartek Kuroczycki, gitara basowa. Włodzimierz Sładkowski, klawisze. A teraz oddajemy głos artystom. A wokalistami tego komba są ja oraz Joachim Andrzejewski, który rozpocznie dzisiejszą prezentację utworem Creep Radiohead. Dzięki, cześć wszystkim. Yeah.
you're so fucking special. I wish I was special. Chciałbym teraz zaprosić Mariannę tutaj na scenę. Brawa do Mariannę, ikonę tutaj. Ja jeszcze chciałam dodać, że Joachim to jest taka nasza perełka, którą wynaleźliśmy w ramach poznańskich muzykaliów, które organizujemy od 2 lat z Łotkiem. I to właśnie tak postanowiliśmy go zaprosić. Dziękuję Także bardzo. Szczególne brawa tutaj. Dziękuję. Joachim też swój zespół ma i tworzy swoje autorskie utwory, także jest jednym z nas. Jeszcze. Dobra, a teraz zagramy piosenkę we dwoje, zaśpiewamy we dwoje. Piosenkę Nightbirds, który w oryginale... Tak, a tu zagrają sześcioro. Sześciu. I w każdym... W oryginale to jest Shaka Tak, jak coś. Shaka Tak. Jak ktoś chce się pobujać trochę tego utworu, to zapraszamy bardzo. Thank you.
To ja teraz wystawiam tylko Jaś z Marianną, która teraz wykona dla was solowy utwór. Żurawie origami. Żurawie origami. Nazywa się tak. Tak, poskłada nas na pewno. Tak, Włodzimierz na początku powiedział ten tytuł z nazwą Umierające żurawie, czy coś takiego, ale nie, to są żurawie origami. Origami to jest taka sztuka klejenia, składania kartek. Znaczy tak, składania kartek, tak, no. No więc takie origami właśnie będziemy teraz sklejać z dźwięków, a nie kartek. Nie sklejać, składać. A solo w poprzednim utworze zagrał dla państwa Kozma Kowalski oraz Andrzej Żołądziniec. No wy zagraliście solo, prawda? No. Bo to jest takie, to są warsztaty, jesteśmy tutaj wszyscy razem. No i już tutaj skład zespołu już wszystkim jest znany, ale ja chciałam go poszerzyć właśnie o chórek, a jako że uczę śpiewu, no to stwierdziłam, że zrobimy takie zajęcia wokalne przy okazji. Bo jeszcze ich nie było w tym roku, w sensie takich grupowych, więc jakby wokaliści nie przyjechali, więc nas wykorzystam. Więc uwaga, jest melodia do nauczenia się. Mam nadzieję, że dacie radę. Więc zaczyna się tak. O, 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 teraz wy. O, 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 o. Ok, jeszcze raz. O, 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 o. Ok, i teraz dalej. O, 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 dobra, i całość. O, 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 o. Ogarniacie? Za mało dźwięków. Za dużo dźwięków na raz. Jeszcze raz, spróbujmy, dobra? Nie poddawajmy się. Jeszcze raz. O, 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 o. 4 godziny później. O, 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 o. Tak, przyda mi się bić do tego. O, 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 o. O, 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 dobra, to zrobimy inaczej, to ja zrobię jeden początek, a ja drugą część dokończę. Tak. Ta piosenka będzie też dla Artura, bo Artur ma czarny pas z bolikami. Dobra, to spróbujmy ostatni raz. Wy zaczynacie, ja kończę i tak się nauczycie tej melodii, czyli... O, 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 i jeszcze raz wy. O, 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 dobra, no spróbujmy. Dobra, myślałam, że ci było lepiej, ale nie jest najgorzej. To już koniec ten utwór. Po prostu słuchajcie, musicie śpiewać odważnie, wiecie, po prostu nie wstydzić się, to jest najlepsza rada dla wszystkich wokalistów, nie wstydzić się. No, a jeśli pomylę tekst? To spróbujmy teraz z Zdendem. Uwaga, skupienie. Będziemy śpiewać. To nie popatrz. O, 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 o
Kowalski, Andrzej Żołądziejewski, Filip Słowi, Kowski, Konrad Rozynek, Bartosz Kroczycki i Kosma Kowalski. Dziękujemy. Już nie, to ten. Jeszcze dodaj kartkę mokra pod... Ładek? Ładek? A będziesz grał na stage'u? Nie. Nie chcesz na stage'u? Nie, fajnie jest, ale wiesz, bo ja mam są... Trochę nie, bo pianko fajnie tam. Nie. No, był gdzieś tam. Dziękujemy, wyjdzie.